12 września wspominamy błogosławioną Marię od Jezusa, dziewicę. Maria urodziła się 28 sierpnia 1560 roku w Tartanedo pod Guadalajarą w Meksyku. W 1577 roku wstąpiła w Toledo do karmelitanek bosych. Trzykrotnie obierano ją przeoryszą, a przez 21 lat była mistrzynią nowicjuszek. W pewnym momencie jej prowincjał, na skutek fałszywych oskarżeń, usunął ją ze stanowiska. Potem jednak, po objęciu urzędu generała, zrehabilitował Marię. Poważała ją bardzo święta Teresa z Avili, nazywając ją swoim letradillo, małym doktorem. Po radę zwracali się do niej także możni tego świata, m.in. Filip III. Maria zmarła 13 września 1640 roku. Przed śmiercią spaliła zeszyty, w których na polecenie spowiedników spisywała otrzymane łaski. Ocalono tylko nieliczne karty, z których jasno wynika, że prowadziła głębokie życie kontemplacyjne. Była gorliwą czcicielką Chrystusowego człowieczeństwa i Najświętszego Serca Jezusa i Krwi Przenajświętszej. Dużo modliła się za grzeszników, za umierających oraz za dusze czyśćcowe. Hiszpańską mistyczkę w 1976 roku beatyfikował papież Paweł VI. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską błogosławioną Marię. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.